minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję, że jest pan z nami. Taki kluczowy temat, o który należy pytać w tym czasie, to jest kwestia KPO. Jak prezentuje się sytuacja z tymi pieniędzmi? Ja rzeczywiście często te pytania słyszę i wtedy, kiedy powierzono mi zadanie wynegocjowania rozwiązania, które wychodzi naprzeciw wątpliwościom Komisji Europejskiej, ja tego zadania się intensywnie podjąłem. Ta praca została skonkludowana w połowie grudnia. Wtedy został przedstawiony Sejmowi projekt ustawy, który był przedmiotem pozytywnej oceny Komisji Europejskiej. Sejm analizował ten projekt, uczestniczyłem też w tych pracach. On został przyjęty, ale wiemy, że później była decyzja pana prezydenta o skierowaniu tego projektu do Trybunału Konstytucyjnego. Jest to projekt wypełniający ostatni kamień milowy, ale ważny, związany z wymiarem sprawiedliwości. W związku z tym od ostatecznego wejścia w życie tego projektu zależy termin możliwości złożenia wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Także czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Czyli o jakiej perspektywie czasowej mówimy? No dzisiaj trudno założyć jakąś perspektywę czasową, a tym bardziej mnie trudno o tym mówić, bo nie mam żadnego wpływu na termin decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Mogę powiedzieć tyle, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny tą decyzję by przyjął w nieodległym terminie i uznałby, nie wiem jaka będzie treść tej decyzji, ale zakładając, że uznałby konstytucyjność przepisów ustawy, wówczas bardzo szybko składamy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Jestem przekonany, że też wtedy sprawnie te pieniądze otrzymujemy. A gdy rozmawia pan w Brukseli, gdy rozmawia pan z Komisją Europejską i z innymi istotnymi urzędnikami, co pan słyszy? Jakie są te w ogóle nastroje wokół tej istotnej kwestii? Co do całości w ogóle planu odbudowy, te nastroje są bardzo różne. Część z krajów korzysta z tych środków, część z krajów ta konstrukcja nie satysfakcjonuje w pełni, bo rzeczywiście kamienie milowe, te wymogi bardzo często w zmieniających się okolicznościach są trudne do spełnienia, w związku z tym część z krajów korzysta z tego wolniej niż można by było wcześniej założyć. Część ma wątpliwości co do w ogóle samego funduszu odbudowy. My stoimy na stanowisku, że to są ważne środki, które mogą przysłużyć się polskiemu budżetowi, dlatego o te środki zabiegamy. Natomiast regularny kontakt z instytucjami europejskiej, konkretnie z komisarzem Rendersem, pozwala mi też przedstawiać mu bieżący stan spraw, jak to się dzieje w tej chwili, jaki jest stan spraw w Polsce. I ostatnio rozmawiałem w ubiegłym tygodniu z komisarzem, też przedstawiłem mu tą sytuację, że ustawa czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. A czy te kamienie milowe, one faktycznie staną się takim elementem rzeczywistości już na stałe? No, część oponentów politycznych podejrzewa, że na przykład w razie ponownego zwycięstwa pańskiego obozu politycznego, że można wstąpić jakieś na przykład zejście z tej drogi, na przykład gdyby jednak te pieniądze do Polski trafiły. Pytanie, czy zejście z jakiej drogi? Zejście z drogi pewnych uzgodnień, pewnych zobowiązań? Nie, bo zakładamy, że tak instytucje europejskie, jak i wszystkie kraje członkowskie, w tym Polska, powinny zobowiązań dotrzymywać. Problemem jest to, że nie zawsze instytucje europejskie, mam takie poczucie, w sposób sprawiedliwy poszczególne kraje członkowskie, w tym Polskę, traktują, ale to jest jedna kwestia. My jesteśmy lojalnym członkiem Unii Europejskiej. Jeżeli się na coś umawiamy, to zobowiązań dotrzymujemy. Chcielibyśmy, żeby to samo też miało miejsce w przypadku instytucji europejskich. Są jakieś nowe informacje w sprawie ukraińskiego zboża? Nie, w sprawie ukraińskiego zboża mieliśmy do czynienia z problemem związanym z nadmiernym importem, w szczególności do 5 krajów sąsiadujących z Ukrainą, 5 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Tutaj dopiero na skutek aktywności tych 5 krajów inicjatywy, żeby wprowadzić jednostronne środki, instytucje europejskie podjęły pewne działania. Dobrze, że je podjęły. Myślę, że te działania mogły być szybsze, ale dobrze, że ostatecznie Komisja Europejska je podjęła. Rozwiązało to w pewien sposób problem, natomiast teraz to, o co zabiegamy, to o realizację deklaracji, która ze strony Komisji Europejskiej się pojawiła, że pomoże ona również w wywiezieniu tego zboża, które do Polski już napłynęło. I o tym w tej chwili z instytucjami europejskimi rozmawiamy. Ten dalszy eksport, tak o tym mówimy? Tak, no bo dzisiaj my mamy ograniczony import, czy w części w ogóle zamknięty import części produktów, 4 produktów, natomiast no jest dużo zboża, które już w Polsce jest, więc musimy w tej chwili dalej eksportować to zboże i tutaj instytucje europejskie zadeklarowały pomoc. Mam nadzieję, że się z tego wywiążą, o to zabiegamy. Bo też polscy urzędnicy i też strona polska szuka, rozumiem, tych rynków zbytu. No, w sposób naturalny. Staramy się, jeżeli jest problem, to go rozwiązać. Tym problemem jest dzisiaj nadmiar zboża w silosach. W związku z tym staramy się różnymi sposobami ten problem rozwiązać. W kontekście Ukrainy, czy są jakieś nowe, nie wiem, decyzje, postanowienia, zamiary w kontekście też odbudowy Ukrainy?
No tutaj my jesteśmy państwem jednym z najbardziej zaangażowanych, jeżeli nie w ogóle najbardziej zaangażowanym na rzecz po pierwsze wspierania ambicji europejskich członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Wspieramy to w sposób jednoznaczny. Ja sam spotkam się jutro i pojutrze z moimi odpowiedniczkami, paniami ministrami Unii Europejskiej z Niemiec i z Francji, ale pani wicepremier Ukrainy również będzie gościem spotkania Trójkąta Weimarskiego Ministrów Spraw Europejskich z udziałem pani wicepremier Ukrainy. Będziemy rozmawiać o procesie rozszerzenia, ale także oczywiście o kwestiach odbudowy Ukrainy. Jesteśmy gotowi brać udział w odbudowie Ukrainy. Zaoferowaliśmy też możliwości polskich firm, polskich przedsiębiorstw. Jest to też element naszego wsparcia dla naszego wschodniego sąsiada. Ostatnia kwestia. Królewiec zamiast Kaliningradu. Ta informacja się przebija ostatnio. Jak to ma wyglądać? Jak będzie wyglądało wygumkowanie Kaliningradu? No to jest z jednej strony wydawałoby się kwestia językowa, symboliczna. Część osób może do tego nie przywiązywać wagi, ale czasami symbole mają swoje znaczenie. Rada Języka Polskiego taką decyzję podjęła, taką rekomendację przyjęła. Wydaje mi się, że jest ona zgodna też z historycznym postrzeganiem właśnie Okręgu Królewieckiego i ja uważam, że dobrze iść w tym kierunku. Jeżeli sami specjaliści z branży językowej ten kierunek proponują, to trudno się z nimi nie zgodzić. Szymon Trzynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej, był Państwu moim gościem. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie.